Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 5. Opinia w sprawie uznania za pomnik przyrody Związku Szypułkowego rosnącego na terenie dzielnicy 6 miasta Krakowa przy ciągu Minówki Królewskiej. Druk numer 240. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie uznania za pomnik przyrody Związku Szypułkowego rosnącego na terenie dzielnicy 6 miasta Krakowa przy ciągu Minówki Królewskiej. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie uznanie za pomnik przyrody Związku Szypułkowego rosnącego na terenie dzielnicy 6 miasta Krakowa w ciągu Minówki Królewskiej na odcinku pomiędzy ulicą Piastowską a ulicą Młodej Polski na linii między budynkami ulica Altanowej 18 i ulicy Żelechowskiego 6, obręb przyprowodza, działka nr 471, łamane przez 1, paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o opinię Wysokiej Izby Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Ja chcę powiedzieć ze swojej strony właśnie zarządu jeszcze to, że to jest pita właśnie też wiązów i drzew rosnących w obrębie placu spacerowego parku Mrówka Królewska i ten jeden z tych wiązów właśnie rośnie na terenie naszej dzielnicy. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska pozytywna. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, ja najbardziej popieram ten projekt uchwały. Co więcej, kontaktowałem się w dniu wczorajszym, a w dniu dzisiejszym spotkałem się z przedstawicielem Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, który jak najbardziej także ze swojej strony i reprezentując stanowisko stowarzyszenia popiera tę inicjatywę. Wobec powyższego jak najbardziej uważam, że powinniśmy poprzeć ten projekt. Dziękuję. Czy ktoś tam jeszcze chciałby zabrać głos? Panie? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady na ten obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. Przytrzymanie wyraźnie i długo. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Wstrzymała. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę.